Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam dzisiaj w Grudziądzu pana profesora Witolda Orłowskiego, wybitnego polskiego ekonomistę, eksperta, byłego doradcę prezydenta Kwaśniewskiego, prezydenta także Lecha Kaczyńskiego. Dzisiaj pan profesor gości w Grudziądzu. Mamy pierwsze spotkanie w muzeum z Radą Gospodarczą, gdzie pan profesor wygłosi wykład poświęcony co dalej po pandemii, a później o godzinie 13.30 spotkanie z młodzieżą, wykład poświęcony po co nam ekonomia. Myślę, że dla młodzieży jest to bardzo niesamowita gratka, także dla członków Rady Gospodarczej spotkać się z takim ekspertem, którym nie tylko, że wygłosi wykład, ale też będzie można porozmawiać i myślę, że jest to coś bardzo ciekawego i bardzo dziękuję za to, że pan profesor przyjął nasze zaproszenie, żeby właśnie zagościć w Grudziądzu. Ciekawostką jest to, że jest po raz pierwszy. A kiedy spotykaliśmy się w Warszawie, właśnie bardzo serdecznie zapraszałem do Grudziądza i dobrze, że pan profesor w tym takim dosyć trudnym kalendarzu swoim, bardzo, bardzo takim napiętym, no, znalazł czas, aby to nasze miasto odwiedzić. Jeszcze raz bardzo dziękuję i witam serdecznie w Grudziądzu. A ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Rzeczywiście jestem pierwszy raz i bardzo mi się Grudziądz podoba, ale niezależnie od turystycznych przyjemności, no to chciałem powiedzieć coś takiego, że ja bardzo lubię odwiedzać polskie miasta, polskie większe, mniejsze. Lubię odwiedzać miejsca, gdzie rządzą samorządy, dlatego że prawda jest taka, że my żyjemy teraz w takich trochę dziwnych czasach. Pandemia oczywiście spowodowała, że w ogóle mamy dzisiaj czym innym zajętą głowę, ale chciałem zwrócić uwagę na to, że my jesteśmy cały czas w transformacji. To się mówiło, że transformacja to jest przejście od komunizmu do gospodarki rynkowej, a tak naprawdę ten okres to się pewnie skończył po 10 latach, a prawdziwa transformacja to jest transformacja od starej gospodarki do nowej gospodarki. Do zupełnie innego modelu życia, zupełnie innego modelu gospodarowania i to jest transformacja, którą przechodzi cały świat właściwie, cała Europa i Grudziądz tak samo przechodzi jak Nowy Jork. I to nie chcę mówić, czy to, z czym się teraz spotykamy, jest trudniejsze niż to, co było dawniej, czy nie. Wiadomo, że ta transformacja na początku, po okresie państwowej własności wszystkiego, była niesłychanie trudna. Wiem o ogromnym bezrobociu w Grudziądzu. Dzisiaj jesteśmy, wydawałoby się, wyszliśmy na czysto, już nie ma problemu takiego bezrobocia, ale są inne problemy. I jest niesłychanie ważne, żeby gospodarka wszędzie i oczywiście wspierana przez samorząd, który tak naprawdę jest gospodarzem miejsca, chociaż to, co robi rząd i decyduje, też ma oczywiście, tworzy pewne ramy. Ale żeby myśleć o tym, w jaki sposób ta gospodarka powinna naprawdę dostosować się do XXI wieku. Mamy internet, mamy tak zwaną rewolucję przemysłową czwartą, mamy automatyzację, mamy digitalizację. Sami przeszliśmy wszyscy przez taki przyspieszony kurs, kiedy raptem, półtora roku temu mieliśmy firmy, które mówiły, my tam digitalizacja, internet, my planujemy może za 3, czy 4, czy 5 lat. I raptem się okazało, że to trzeba było zrobić 3 tygodnie. Myślę, że nam to bardzo pomogło, dlatego że wszyscy pewnie się nauczyliśmy, że można i teraz trzeba pamiętać, że tam się dopiero naprawdę otwiera pole do nowoczesnej gospodarki. W tej chwili już naszym problemem nie jest to i problem Grudziądza, jeśli mogę też powiedzieć, już nie jest to, żeby stworzyć jakieś miejsca pracy dla ludzi, którzy stracili inne i żeby nie było bezrobocia. Dzisiaj problemem miasta dobrze rozwijającego się jest to, jak stworzyć miejsca pracy, które są na tyle efektywne, które przynoszą na tyle wysokie dochody, że ludzie są zadowoleni z życia i z pracy i z dochodów i to jest tak naprawdę wyzwanie. I to jest ogromny skok, który jest przed nami w tej chwili cały czas jeszcze i który musimy zrobić w ciągu najbliższej dekady. I mam nadzieję, że Grudziądzowi się uda, że wszystkim dobrze rozwijającym się polskim miastom i wsiom się to uda, ale to wymaga również ogromnej śmiałości ze strony przedsiębiorców. Jaka jest ta kondycja tej gospodarki, polskiej gospodarki? Może być w pandemii, nie po pandemii, bo ta pandemia jeszcze trwa. Znaczy,
Jeśli chodzi o pandemię samą, to, no to jest jakieś zaburzenie, z tym się musimy liczyć. Nie wiemy cały czas, czy nie będziemy mieli kolejnej fazy fali. Znaczy fala pandemii na pewno będzie, natomiast nie wiadomo, czy nie będzie trzeba jeszcze jednego lockdownu robić. Być może będziemy z tym wirusem w ogóle żyli przez 10 lat, a nie i będziemy się musieli nauczyć tego. Ale ja myślę, że najważniejsze już się stało. To znaczy wszyscy zrozumieli, że nawet jeśli się okaże, że nie można z klientem bezpośrednio się spotkać, to są metody, są narzędzia, żeby to robić bez spotkania. Oczywiście nie wszędzie, nie zawsze, ale to jest możliwe. W tej chwili gospodarka jest cały czas w stanie takim zawieszenia. To jeszcze nie jest prawdziwe odbicie, to jeszcze nie jest odbudowa, chociaż w zasadzie udało nam się odbudować poziom produkcji sprzed, w Polsce sprzed pandemii. Natomiast na przykład poziom inwestycji jest cały czas znacznie, znacznie niższy. A zwracam uwagę, bez inwestycji nie ma trwałego wzrostu i nie ma postępu technologicznego. Dzisiaj spotkanie z Grudziądzką Radą Gospodarczą, takie drogowskazy, kierunkowskazy wskaże pan profesor, bo na pewno tych problemów i tutaj na tym lokalnym rynku pandemii jest. Ja tylko chciałem powiedzieć tyle, że każda firma ma swoją własną specyfikę i nie ma, i trudno jest zrobić takie ogólne przekazy dla wszystkich, za wyjątkiem pewnych naprawdę bardzo generalnych uwag. I bardzo generalna moja uwaga jest taka, powiem to wszystkim przedsiębiorcom, mówię to zresztą, nie bójcie się technologii, no, cytując, nie lękajcie się, nie bójcie się sięgania po najnowsze rozwiązania. Ja wiem, że to jest czasem wbrew naszemu takiemu poczuciu, że wolimy stabilne, wolimy posługiwać się tym, co wiemy, co znamy, ale pamiętajmy o tym, że właśnie postęp technologiczny, który jest na świecie, to jest szansa dla polskiej gospodarki, żeby dogonić. Dlatego, że nie musimy przechodzić przez wszystkie etapy, przez które przechodzili poprzednicy. Polskie firmy muszą śmiało wykorzystywać, dlatego że nie ma wątpliwości, że będą korzystać z tego nasi konkurenci z krajów tych wysoko rozwiniętych. Oni będą instalować roboty przemysłowe. Nasze firmy też muszą myśleć o instalowaniu robotów przemysłowych, dlatego że dzisiaj to się wydaje dla wielu firm science fiction, a prawda jest taka, że roboty przemysłowe są coraz tańsze i coraz bardziej efektywne i w tej chwili mówi się, że dla małych i średnich firm to też już zaczyna być opłacalne. Nie chodzi mi o to, że wszędzie trzeba roboty instalować bądź komputery obsługiwane przez sztuczną inteligencję. Chodzi mi o to, że jeśli chcemy naprawdę dogonić świat, to nasi przedsiębiorcy muszą trochę przestać myśleć na zasadzie, u nas to, my to jesteśmy 10 czy 20 lat za tamtymi, to my jeszcze nie mamy co myśleć o takich rzeczach. Nie, trzeba myśleć, trzeba patrzeć, trzeba się zastanawiać i trzeba atakować cały rynek światowy, bo świat się bardzo zmniejszył, a dzięki digitalizacji będzie się zmniejszać jeszcze bardziej. Jeszcze na koniec to pytanie, na które pan chce profesor dzisiaj odpowiedzieć młodzieży. Po co nam ekonomia? Ekonomia jest po to przede wszystkim, żeśmy rozumieli, jak to wszystko działa wokół nas. Żeśmy się nie dali ogłupić różnego typu nieprawdziwym informacjom. Żebyśmy się nie dali ogłupić fałszywym receptom, jakimś pomysłom dróg, które rzekomo mają doprowadzić do bogactwa bez wysiłku, bez pracy, bez inwestycji, bez wiedzy. Żeby ludzie w Polsce nie dawali się oszukać piramidom finansowym, które im obiecują, że z niczego można zostać milionerem, tylko wystarczy wpłacić gdzieś pieniądze. Trzeba rozumieć pewne podstawowe mechanizmy ekonomiczne. Ja jestem absolutnie zdania, że to trzeba robić w szkole. Są pewne podstawowe prawdy w ekonomii. Choćby taka prawda, że rząd nie ma własnych pieniędzy. Rząd ma tylko pieniądze te, które zabierze ludziom. I jak ludzie tego nie rozumieją, to oczywiście podejmują błędne decyzje. To słuchają, dają się ogłupić, oczekują rzeczy, których się nie daje zrealizować, albo daje się zrealizować za cenę jakichś straszliwych strat. I to są pewne podstawowe informacje, które trzeba przekazywać moim zdaniem na poziomie szkoły. Przygotowuję swój program, który to pomoże. Jeszcze pana prezydenta podpytam o tą... A to nie, to może do pana profesora. Dobra, bo jestem gadatliwy, to sorry. Że pana prezydenta może dopuszczę. Nie, to spokojnie, to pan profesor jest gościem. Ale widzicie państwo, jak mi płynie, jak już zaczyna. Bo oni też borykają się, no pandemia to jest ten temat przewodni jednak. Wy też się spotykacie i wie pan prezydent, z jakimi chcecie problemami się krótką, to ja to proszę powiedzieć, co możemy nagrać dwuminutową. O tym, co dzieje się w mieście, o inwestycjach, jakie w mieście prowadzimy. Oczywiście też będziemy mówili o sytuacji tej pandemii.
trwającej cały czas pandemii. Będę też zachęcał do konsultacji związanych z planem nie zagospodarowania, tylko studium zagospodarowania, tak, które już jest praktycznie opracowane i wcześniej prosiłem przedsiębiorców, żeby zapoznali się z tym. Będą oczywiście konsultacje prowadzone. To jest bardzo ważne, tak, bo to jest podstawa dalszego planowania, budowy planów zagospodarowania. Wiadomo, że od tego też zależy rozwój miasta i rozwój przedsiębiorczości. Jeśli mogę dodać dwa słowa, ja uważam, że jeden z największych problemów w Polsce jest generalnie to, że mamy bardzo niewielką umiejętność współpracy. Rozwój miasta to jest akurat jeden z takich klasycznych przykładów, gdzie ono się rozwija dzięki współpracy. Im lepiej się rozwija, im bardziej są skłonni współpracować władze, przedsiębiorcy, mieszkańcy, organizacje pozarządowe. I trzeba się nauczyć tego. Ja mogę nawet podać, prawie że mógłbym podawać przykłady tego, w jaki sposób brak współpracy nie tylko, że utrudnia rozwój, ale wręcz czasem może paraliżować rozwój i w jaki sposób współpraca może ułatwiać rozwiązywanie problemów, które teoretycznie wydają się nie do rozwiązania, a przynajmniej nie z takimi pieniędzmi, jakimi się dysponuje. Taka współpraca na różnych poziomach. Na bardzo różnych poziomach. Ja chciałam tylko zwrócić na prezydenta właśnie, bo pandemia to był taki trudny sprawdzian dla samorządu. Jak Państwo sobie poradziliście właśnie, no i czy macie jakiś plan na ten nadchodzący czas? To dobrze, mikrofon. Oczywiście mieliśmy cały pakiet wsparcia dla przedsiębiorców funkcjonujących w mieście. Cały czas prowadzimy bardzo duże inwestycje, że w tym sensie sobie miasto poradziło. Robiliśmy wszystko, aby te inwestycje utrzymać, ponieważ one w większości są finansowane czy dofinansowywane ze środków unijnych. Te inwestycje rozpoczęliśmy. To jest też szansa dla wielu grudziąckich firm, ponieważ te firmy są podwykonawcami na większości, czy wykonawcami na większości tych dużych inwestycji. Ja pragnę przypomnieć, że w tej chwili realizujemy wraz ze spółkami inwestycje na poziomie około 200 milionów złotych, co dla naszego miasta jest to ogromny front inwestycyjny, a planujemy kolejne duże inwestycje, więc ja jestem poprzez Radę Gospodarczą w stałym kontakcie z przedsiębiorcami. Fakt jest taki, że no, to jest takie nasze po długim czasie spotkanie, już nie online, tylko spotykamy się w takiej przestrzeni rzeczy w realu i zaprosiłem właśnie pana profesora Orłowskiego na to spotkanie, aby podzielił się swoimi opiniami, swoim doświadczeniem na temat tego, jak właśnie zachowywać się w tym okresie pandemicznym i co nas czeka jeszcze po tym okresie po pandemii, więc myślę, że to spotkanie będzie miało ciekawy, konstruktywny, merytoryczny przebieg. Dziękuję.